Na program zaprasza starosta nidzicki Marcin Paliński. Na program zaprasza burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala. Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie, przytul mnie mocno i strzeż. Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie, przytul mnie mocno i strzeż. Bądź blisko mnie, wziąwszy w dłoń. Niebo się nad nim piękne otworzy z obojga stron, bo on na świecie stanął i tworzy i świat, i tron. Tu się wszystko rozpoczęło. Takie słowa wypowiedział papież Jan Paweł II, odwiedzając swoje rodzinne miasto w jednej z pielgrzymek do ojczyzny. Tu się rozpoczęło jego życie. 18 maja 1920 roku. Tu się rozpoczęła droga do chwili jego śmierci. Wszyscy, wielu z nas tu obecnych, pamiętają datę powołania kardynała Karola Wojtyłę na papieża, który przyjął imię Jan Paweł II. Spotykamy się na tej uroczystości z racji stulecia urodzin Karola Wojtyły, by oddać mu hołd. Jakżeż dumni byliśmy my, Polacy, przez te lata jego pontyfikatu. Jakżeż dumni byliśmy, że on narodził się z naszego narodu. Jakżeż dumni byliśmy i jesteśmy, gdy on
był podziwiany przez cały świat, nie tylko świat katolicki. Dziś chcemy wspomnieć te chwile, które niosły radość w naszych sercach. Chcemy oddać hołd temu, którego nadal jesteśmy dumni, a wielu z nas uznaje siebie za pokolenie Jana Pawła II. Otwórzmy nasze serca na słowa, które dziś tu do nas z tego miejsca będą skierowane. Słowa, które przybliżą nam postać wielkiego Polaka, rodaka naszego, świętego Jana Pawła II. Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia. Człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki. Życząc wszystkim, by nasze życie stało się arcydziełem sztuki, pragniemy zaprosić do obejrzenia Akademii pod tytułem Nie zastąpi Ciebie nikt. Niech dzisiejsze słowo mówione i śpiewane będzie swoistą modlitwą na chwałę Boga i chwałę świętego Jana Pawła II. Do Ciebie wołam, człowieku. Ciebie szukam, w którym historia ludzi może znaleźć swe ciało. Ku Tobie idę i nie mówię przybądź, ale po prostu bądź. Bądź tam, gdzie w rzeczach żaden nie widnieje zapis, a człowiek był. Był duszą, sercem, pragnieniem, cierpieniem i wolą. Człowieku, w którym ludzkie dno się spotyka i ludzki szczyt, w którym wnętrze nie jest ciężarem i mrokiem, lecz właśnie sercem. Człowieku, w którym każdy człowiek odnaleźć może zamysł najgłębszy i korzeń własnych uczynków, zwierciadło życia i śmierci patrzone w ludzki nurt. Do Ciebie, człowieku, stale docieram przez płytką rzekę historii, idąc w stronę serca każdego, idąc w stronę każdej myśli. Szukam dla całej historii Twojego ciała, szukam Twojej głębi. Nawykłych do zdrady, szukam was.
rozkłady. Szukam was, swój obraz patrzony. Szukam was, pozornie spełniony. I szukam was, szukam przez całe to życie. I szukam was wszędzie, a wy przychodzicie. I szukam was, szukam przez całe to życie. I szukam was wszędzie, a wy przychodzicie. Szukam was na nowe stulecie. Szukam was, bo żyć nie umiecie. Szukam was w nawykach, nałogach. Szukam was bezprawny i Boga. I szukam was, szukam przez całe to życie. I szukam was wszędzie, a wy przychodzicie. I szukam was, szukam przez całe to życie. I szukam was wszędzie, a wy przychodzicie. Jan Paweł II szukał, zarzucał sieci i łowił serca na morzach dusz ludzkich. Jego dłonie siły niestrudzonej prostują rozwichrzony czasem drogowskaz sumień, nadziei i wiary, stawiając go jak latarnię wysoko nad światem. Miłość w nim duszę uśmiechu kreśli i otwiera szeroko ramiona, chcąc w ich oplocie wszystkich ludzi zbratać. Historia życia Karola Wojtyły to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, patriocie, następcy Piotra, stróżu Kościoła, niestrudzonym pielgrzymie, apostole pokoju, przyjacielu i wychowawcy młodzieży, Samarytaninie dla cierpiących, rzeczniku prześladowanych. Tym, co łączyło jego życiowe powołania, jest humanistyczne przesłanie wypełnione wiarą w drugiego człowieka oraz przekonanie o potrzebie dialogu i porozumienia. O potrzebie wynikającej z głębokiej miłości. Jan Paweł II słowem modlitwy i słowem do bliźniego, gestem i czynem budował cywilizację miłości. Biskup Tadeusz Pieronek powiedział, że największą umiejętnością Ojca Świętego było to, że wiedział, co buduje. To nie były przybudówki, tylko od razu wielkie konstrukcje, wielkie gmachy. Fascynująca biografia Karola Wojtyły dowodzi, że życie ludzkie może być niezwykłe w swej zwyczajności. Kwiaty znów zakwitły. Majowe lasy gromadzą chłody na letnie upały. Wzbierają trawy i śpiewy o zmierzchu. Wróciło światło po nocy. Życie wróciło po śmierci, bo śmierć nie może zwyciężyć. Twoje ciało zmęczone odpłynęło na wiosnę w prostej drewnianej barce z wiecznego miasta ze sterem księgi życia. Dął wiatr z tysięcy gardeł. Tłum z placu świętego Piotra przejść może łatwo pod pałac Piłata. Modlę się więc, by nasza pamięć nie była jak śpiew tłumu, co milknie tak szybko, jak się ochoczo zaczyna.
i nie jak znicze, których morze przygnało ciemność w noc po Twej śmierci, lecz których płomień przygasa od wiatru i codzienności. Niech raczej będzie jak Twoje cierpienie, wierne i wiarygodne, co nie opuszcza pochopnie, a święte echo pamięci niechaj powtarza słowa, które mówiłeś, by z martwych w nas powstawały. Prowadź cierpliwie przez mroki dni naszych, pasterzu prawdziwego uśmiechu i błogosławionej kruchości. Jak paschał dzieli się blaskiem, sam nie doznając uszczerbku, a kiedy spłonie, jasność pozostaje. A na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać. Wedam moją ojczyznę. Życzę wszelkie podobre, wszelkiej pomyślności. Na odchodnym całuję tę ziemię, z którą nigdy nie może się rozstać moje serce. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Jan Paweł II to papież, którego nie należy tylko podziwiać. To papież, którego trzeba naśladować. I mimo, że odszedł do domu Ojca, zostawił nam siebie. Zostawił nam niejako w testamencie skarb swego nauczania, skarb swego przykładu. Skarb, który dla Kościoła, świata i chyba w szczególny sposób dla nas, Polaków, jest bardzo wielkim wyzwaniem. Jest orędziem. A przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa. Tak więc trwa odnowione oblicze polskiej ziemi. Trwa duchowy testament. Trwa twórczość literacka. A dziś żyje, wręcz tryska papieską energią, a także emanuje ciepłem i miłością, przemawia do nas i skłania do refleksji jego poezja. Dziś żyje testament wiary, nadziei i miłości. Testament wolności, tolerancji i pokoju. Testament świętości świata i świętości człowieka. Dziś żyje w nas papież Jan Paweł II. Zapewne żyje on na co dzień w sercach, naszych sercach i zapewne żyć będzie tak długo, jak długo będziemy wypełniać jego testament. Wiem o Tobie, jesteś. Widziałem w tłumie Twą twarz, twarz Ojca. Patrzyłeś w moje chore oczy, widziałem ogrody Boga. Wiem o Tobie, jesteś. Wskazujesz mi drogę do jutra. Zrywasz pęta z rąk, zdejmujesz ciszę z ust. Zapalasz prawdę w oczach. Nauczyłem się kochać każdy Twój uśmiech, który jest wierszem, rzuconym w ziemię jak ziarno, kiedy kruszy się, przemijając w korowodach dni,
rośniesz we mnie nadzieją, miłością, wiarą. Jesteśmy przy Tobie. Jestem tylko tym, kim jestem tu, małym człowiekiem, co szuka słów, by nazwać to coś, co nazwać nie daje się. Dobrze, że jesteś tu, kochamy Cię. Ojcze Święty, dziękujemy Ci za Twoje serce, za wiarę, za Twoje słowa, nie lękajcie się. Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje. Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd. Żaden człowiek nie ma ścieżek gotowych. Rodzimy się jak gąszcz, który może zapłonąć podobnie jak krzak Mojżesza lub może uschnąć. Ścieżki trzeba przecierać wciąż, bo mogą zarosnąć na nowo. Przecierać się trzeba tak długo, aż staną się proste. Prostotą i dojrzałością wszystkich chwil.
Oto każda chwila się otwiera całym czasem. Staje jakby cała ponad sobą. Znajdujesz w niej ziarno wdzięczności. Nie lękajcie się. Otwórzcie. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Dzisiaj często człowiek jest niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem. Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia. Tak, życia wiecznego. Nie lękajcie się iść w przyszłość przez bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości. W Nim jest nasze zbawienie. Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat, spragniony ciepła słonecznego. Więc przypłyń o światło z głębin niepojętego dnia i oprzyj się na mym brzegu. Płoń,
nie za blisko nieba i nie za daleko. Zapamiętaj, serce to spojrzenie, w którym wieczność cała ciebie czeka. Schyl się, serce, schyl się, słońce przybrzeżne, zamglone w głębinach ucz, nad kwiatem niedosiężnym, nad jedną z róż. Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od nicości. Tak blisko naszych oczu, zdawało się sercom otwartym, zdawało się sercom prostym, że zniknął w cieniu kłosów. A kiedy uczniowie łaknący łuskali ziarna pszenicy, jeszcze głębiej zanurzył się w łan. Uczcie się, proszę, najmilsi, ode mnie tego ukrycia. Ja, gdzie ukryłem się, trwam. Powiedzcie, kłosy wyniosłe, czy wy nie wiecie, gdzie się zataił? Gdzie go szukać, kłosy, powiedzcie, gdzie go szukać w tym urodzaju? Liczy się tylko miłość. Nie zawaham się tego powtórzyć. Tylko miłość buduje. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała.
Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Idźcie z radością na spotkanie Chrystusa, który uwesela waszą młodość. Szukajcie Go i spotykajcie Go, obcując z Jego słowem i z Jego tajemniczą obecnością w Kościele i w sakramentach. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne Słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co mi mówisz, górski strumieniu, w którym miejscu ze mną się spotykasz? Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło? Cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę Twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Odczuć świeżość, ożywczą świeżość. Strumień, leśny strumień, źródlanej wody krynicą. Strumień, leśny strumień, gdzież twych początków tajemnica. Jak zabłąkana krótka burza, bur rajski szuka po próżnicy. Ludzie, błądząc po bezdroże, odkryć chcą źródła tajemnicy. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia. Żeby źródło źródlanej wody krynicą. Strumieniu, leśny strumieniu, gdzież twych początków tajemnica. Lecz ty, strumieniu, czymś milczysz, głęboko kryjąc prawdy serca. W nich apetyt iście wieczywy, się z czym rzeczą zdobić wierność. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia.
Źródła, by odnaleźć miłość. Tajemnica miłosiernej miłości Boga była w centrum pontyfikatu Jana Pawła II. Tajemnicę tej miłości niósł światu jako kapłan, kardynał i papież. Wielokrotnie wzywał do tego, by chrześcijanie naszych czasów stawali się apostołami, świadkami tej prawdy wiary. Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wnosząca człowieka ponad jego słabości ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Jak możemy wznieść się na te wyżyny? Jan Paweł II ukazał całemu światu nową drogę do Chrystusa ku zbawieniu. Tą drogą jest Maryja. Ojciec Święty z imieniem Maryi na ustach i w sercu rozpoczął swój wielki pontyfikat. U początków swojego posługiwania pragnę powierzyć Kościół tej, w której dokonało się wspaniałe i całkowite zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, łaski nad grzechem. Powierzam jej z samego siebie jako sługę sług. W jego najpierw biskupim, potem papieskim herbie widnieje litera M, znak Maryi, oraz dewiza Totus Tuus. Odeszłam tak daleko.
Cały Twój jestem, a wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Cię do wszystkiego, co moje. Użycz mi Twego serca, Maryjo. Oddajmy teraz hołd tej, która wiodła naszego papieża do świętości. Thank you.
Jan Paweł II w dniu rozpoczęcia swego pontyfikatu zwrócił się do rodaków z prośbą o modlitwę przez Maryję. Bądźcie ze mną na Jasnej Górze i wszędzie. Nie przestawajcie być z papieżem, który dziś prosi słowami poety. Matko Boska, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. W powiewie łaski nieba dany ziemi, z polskiej wyrósł gleby, jak mak czerwony na Monte Cassino, wsparty ufnością jasnogórskiej pani, idzie w imię Boga, który jest. Gdzie rzeka Skawa wstęgą się wije pośród beskidzkich pól i łąk, rankiem witają ptaki niczyje w gościnnych domach chleb i sól. Jednej młodości miasto kochane, ziemia rodzinna, rodzinny dom. Pamiętamy doskonale Ojca Świętego, podziwiającego w zadumie piękno gór. Każdy krok pieszych wędrówek po górach, każde zamyślenie, zachwyt, wydają się być Jego osobistą rozmową ze Stwórcą. Znamy Jana Pawła II jako człowieka modlitwy, który na rozmowie z Bogiem przeżywał każdy dzień, każdą troskę i radość. Oglądając różne fotografie Ojca Świętego, nie zawsze rozumiemy, co jest takiego w Jego postawie, oddalonym spojrzeniu, czy może tym czymś, co się dostrzega na Jego twarzy. Bo na pewno coś jest.
ledwie dostrzegalny uśmiech skierowany w przestrzeń, pozwalający nam myśleć o tajemnicy, której on był bliżej. Na pewno bliżej. I to jest jak modlitwa. Kto się modli, nie traci ducha nawet w obliczu największych wartości, ponieważ czuje, że Bóg jest przy nim i w jego ojcowskich ramionach znajduje schronienie, pogodę i pokój ducha. Pomódlmy się więc, śpiewając słowa litanii do papieża świętego Jana Pawła II. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
szukałem was. Teraz wy do mnie przyszliście. Święty Jan Paweł II wciąż szuka. Czy ciebie już odnalazł? Czy odpowiedziałeś na prośbę papieża? Proszę was, jak to czynił kiedyś święty Paweł, o trochę miejsca w waszych sercach i waszych modlitwach. Bóg zapłać za gościnę. Ważne jest, żebyśmy nie zatrzymali się tylko na tym jubileuszu, na setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, ale żebyśmy na stałe wpisali do swojego życia dziedzictwo duchowe przekazane przez naszego papieża, patrona rodzin, i zawsze czerpali z niego siły oraz wskazówki do życia. Ojcze Święty, nie zastąpi ciebie nikt. Światła otworzyłeś drzwi.
stał się cud, zniknął lęk. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za obecność i pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. A Państwu dziękujemy za uwagę. Teraz o zabranie głosu proszę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, panią Agnieszkę Tańską. Ojciec Święty przyszedł do historii jako pierwszy, który osobno spotykał się z młodymi. Przemawiał do nich podczas każdej ze swych pielgrzymek. Zainicjował Światowe Dni Młodzieży. Był, jest i będzie dla nas żywych świadków jego pontyfikatu, i dzięki młodym ludziom, również dla przyszłych pokoleń, wielkim autorytetem. Hołd złożony życiu i działalności wielkiemu człowiekowi, Janowi Pawłowi II, to hołd złożony Bogu przez działania podjęte na rzecz drugiego człowieka, szczególnie tego młodego. Te działania wymagają wielu wyrzeczeń i poświęcenia, a także pokory. O wiele prościej wybudować nowe drogi, chodniki czy dom. Te rzeczy mają swoją cenę, łatwiej przewidzieć efekt końcowy. O wiele trudniej wychować w duchu wartości młodego człowieka. Ta inwestycja, to zobowiązanie nie ma swojej materialnej ceny, a jednocześnie jest fundamentem przyszłości świata. To właśnie ci młodzi ludzie będą decydowali o tym, w jakim świecie będziemy żyć, w jakim świecie będziemy się starzeć. Ojciec Święty nie chciał, aby budowano pomniki. Z niechęcią je odsłaniał. Oczekiwał konkretnych działań na rzecz drugiego człowieka, które będą miały wymiar ponadczasowy. Dlatego dziś o życiu i działalności świętego Jana Pawła II, nieco modyfikując słowa Horacego z Exegi Monumentum, śmiało możemy powiedzieć: wybudowałeś pomnik trwalszy niż ze Spiżu, strzelający nad ogrom królewskich piramid. Nie naruszą go deszcze gryzące, nie zburzy oszalały akwilon. Oszczędzi go nawet łańcuch lat niezliczonych i mijanie wieków. Nie wszystek umrzesz. Wiem, że uniknie pogrzebu cząstka niebyle jaka. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałabym podziękować wspaniałym ludziom, którzy pomimo wielu przeciwności kontynuują misję naszego papieża Polaka na rzecz innych. Kształtują ich postawy, inwestują swój czas i zdolności, aby wspierać rodziców w trudzie wychowania do wartości. Dziękuję inicjatorom dzisiejszego przedsięwzięcia, które ma wymiar nie tylko artystyczny, ale przede wszystkim duchowy. Pani Annie Borkowskiej. Pani Marzenie Świderskiej. Pani Jolancie Skwarskiej. Pani Barbarze Biedrzyckiej-Falta. Panu Jackowi Maculewiczowi. Współorganizatorom, księdzu dziekanowi prałatowi Tadeuszowi Lewdarowiczowi. Staroście powiatu nicickiego panu Marcinowi Balińskiemu.
oraz burmistrzowi Dzicy, panu Jackowi Kosmali. Dziękuję również młodym artystom i zespołowi Sąsów Gorda. Którzy podjęli się realizacji dzisiejszego przedsięwzięcia upamiętniającego setną rocznicę urodzin naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. Kończąc, chciałabym również w sposób szczególny podziękować rodzicom naszych uczniów i absolwentów, pani Agnieszce Lachtara, państwu Jolancie i Krzysztofowi Grzebskim, państwu Małgorzacie i Andrzejowi Chmielewskim i pani Marcie Bonalskiej. Księże prałacie, my taką mamy niespodziankę jeszcze na sam koniec, ponieważ wiemy, że za dwa dni będzie obchodził ksiądz urodziny, dlatego chcieliśmy bardzo serdecznie złożyć życzenia przede wszystkim zdrowia, wiele miłości i wielu obfitych łask Bożych. Że nie wypomną mi mojego wieku. Ale dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym przeżyliśmy tak piękną chwilę. Chwilę wspomnień. Nie dziwcie się, że się wzruszyłem. Bo ten dzisiejszy dzień to nasze spotkanie ze słowem Jana Pawła II, świętego papieża, naszego rodaka. To dzień, który wielu Polaków na pewno wzrusza. Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym te wzruszenia są naszym udziałem. Dziękuję młodym artystom, dziękuję tym, którzy trudzili się, by ich do tego występu przygotować. Dziękuję wszystkim obecnym na tej uroczystości, bo chyba dla każdego z nas ta chwila wspomnień o papieżu to wielkie przeżycie. Bóg zapłaci.